Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy Kościół da się zdemokratyzować? Czy droga synodalna jest krokiem w tą stronę? Czy Kościół do tej pory wykazywał jakiekolwiek zainteresowanie kwestią swojej konstytucji? Czy ustrój, tak w cudzysłowie, Kościoła jest nadany przez samego Pana Jezusa? Czy można nam go zmienić? Dzisiaj o tych zagadnieniach zapraszam. Będę dzisiaj komentował najnowszy numer naszego czasopisma wydawanego przez wydawnictwo Tedeum, Zawsze Wierni. Jak być może widać, mamy nową szatę graficzną naszego czasopisma. Jest ono całkowicie w kolorze. Oczywiście już na samym początku zachęcam do zakupu. Będzie link w opisie. No ale przejdźmy do rzeczy. Ustrój Kościoła. Najpierw zacznijmy od tego, jaki on jest według nowej, posoborowej teologii. Będę tutaj cytował pierwszy artykuł z naszego najnowszego numeru. Kolegializm amonarchiczny, ustrój Kościoła. Jest on tłumaczeniem z portalu fsspx.org. Idea kolegializmu streszczona jest w paragrafie 22 Konstytucji Lumen Gentium. Stan zaś biskupi, który jest następcą kolegium apostolskiego w nauczycielstwie i w rządzeniu pasterskim, co więcej, w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie, stanowi również razem z unakum głową swoją, biskupem rzymskim, a nigdy bez niego, numquam sine, podmiot najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem. Paragraf 21 podaje tego powód. Następcą apostołów w wykonywaniu najwyższej władzy rządzenia jest święty stan biskupi. Wyjaśnienie opiera się na bardzo specyficznej koncepcji sakramentalnego charakteru urzędu biskupiego, zgodnie z którą sakra biskupia udziela zarówno władzy uświęcania, jak i rządzenia. Ową dwojaką władzę posiada według tej posoborowej wizji każdy biskup z racji otrzymania konsekracji oraz przynależności do kolegium biskupów. I to niezależnie od późniejszego określenia jej zakresu przez władzę hierarchiczną, jako że poprzez sakrę otrzymuje ją od samego Chrystusa. Logicznie wynika z tego, iż jedynym skutkiem interwencji władzy hierarchicznej jest określenie zakresu tej władzy, a nie samo jej nadanie. Kanon 336 Nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego w następujący sposób łączy te dwa aspekty. Kolegium biskupów, którego głową jest papież, a członkami biskupi, na mocy sakramentalnej konsekracji oraz hierarchicznej wspólnoty z głową kolegium i członkami, i w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie, razem ze swoją głową, a nigdy bez niej, stanowi również podmiot najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem. Mamy tutaj do czynienia z bardzo specyficzną wizją, którą zaraz ocenimy w kontekście tradycyjnego nauczania Kościoła. A więc mamy tutaj do czynienia w tej nowej wizji z dwoma podmiotami najwyższej władzy kościelnej. Z jednej strony będzie to głowa Kościoła, z drugiej strony będzie to kolegium biskupie. Kolegium biskupie jako całość. Według tej nowej wizji jest tak dlatego, że każdy biskup już na mocy święceń otrzymuje również władzę jurysdykcyjną, władzę prawną, władzę sprawowania rządów w Kościele. Nie było to tak według tradycyjnej wizji. Według tradycyjnej wizji przez konsekrację biskupią biskup otrzymywał tylko władzę święceń, władzę, która służyła do tego przede wszystkim, żeby święcić nowych kapłanów. A dopiero przez nadanie władzy, przez nadanie jurysdykcji otrzymywał pewną władzę jurysdykcyjną. Nadanie władzy następowało ostatecznie od papieża, nawet jeśli poprzez struktury niższe, to znaczy metropolita na przykład, wobec jakiegoś biskupa pomocniczego. W każdym razie już widzimy pewną bardzo istotną różnicę. Według tradycyjnej doktryny mamy jedną najwyższą władzę, mamy głowę Kościoła, mamy papieża, który ma faktyczną, realną władzę nad całym Kościołem.
Według nowej teologii mamy dwa podmioty najwyższej władzy. Papież i całe kolegium biskupów. Czytamy dalej w tym artykule. Kościół składa się z jednej i tej samej hierarchii. To już tradycyjna doktryna, której członkowie jednak wyposażeni są w dwie odrębne władze. Kodeks 1917 roku stwierdza to jasno w punkcie 3 kanonu 108, a kanon 109 czyni to rozróżnienie jeszcze wyraźniejszym, wskazując na różnicę w sposobie udzielania owych władz. Ci, którzy przyjmowani są do hierarchii kościelnej, otrzymują stopnie władzy przez święcenia. Papież otrzymuje władzę najwyższą od samego Boga przy spełnianiu warunków prawowitego wyboru i przyjęcia urzędu. Biskupi zaś otrzymują pozostałe stopnie jurysdykcji poprzez nadanie im misji kanonicznej. Widzimy wyraźne rozróżnienie pomiędzy władzą święceń udzielaną właśnie przez święcenia, a jurysdykcją, która zostaje udzielona poprzez nadanie im misji kanonicznej. Cytuję dalej. Rozróżnienie to staje się tym bardziej oczywiste, jeśli pamiętamy, że sakra biskupia jest jednym ze stopni sakramentu święceń. Może więc udzielić jedynie władzy wyrażonej przez formę konsekracji. Jednakże forma kanoniczna i wystarczająca do otrzymania święceń biskupich ex opere operato, jak zdefiniował Pius XII, jednoznacznie wskazuje, że władza otrzymana w wyniku przyjęcia sakry dotyczy jedynie uświęcania, nie zaś jurysdykcji. Wiemy ponadto, że jurysdykcja nadawana jest biskupowi przez rozporządzenie papieża, jak tego naucza Pius XII ad Sinarium Gentem oraz ad Apostolorum Principis, powtarzających z kolei doktrynę Mystici Corporis. Same terminy użyte w tym ostatnim dokumencie są bardzo jednoznaczne i odnoszą się do prawdziwego udzielenia władzy jako takiej, a nie jedynie określenia jej zakresu. Nie wiem, czy od razu dostrzegamy tą istotną różnicę. Tradycyjna doktryna wielokrotnie podkreśla, że papież nadaje osobnym aktem biskupom prawdziwą władzę, że to on przekazuje tę władzę, to znaczy, że on jest depozytorem, dyspozytorem tejże władzy. Poprzez misję kanoniczną udziela jurysdykcji. Tak magisterium Kościoła przedstawiało to tradycyjnie, nie tak jednak widzi to sobór i nauczanie posoborowe. Z nauczania tego wynika, że choć wszyscy biskupi, cytuję dalej, w tym również papież, otrzymują swoją władzę święceń bezpośrednio od Boga poprzez obrzęd konsekracji, jedynym podmiotem władzy jurysdykcyjnej, który otrzymuje ją bezpośrednio od Boga, jest papież. Pozostali biskupi otrzymują jurysdykcję bezpośrednio od papieża, nie od Boga. A papież, jako że nie otrzymuje swej jurysdykcji poprzez obrzęd konsekracji, może posiadać ją nawet jeśli nie otrzymał jeszcze sakry biskupiej. Kodeks 1917 stwierdza, że jeśli na papieża wybierany jest duchowny, nie posiadający jeszcze sakry, posiada on władzę papieską od momentu przyjęcia elekcji, nawet przed otrzymaniem konsekracji. To bardzo jasne rozróżnienie pomiędzy władzą święceń a władzą jurysdykcji oznacza, po pierwsze, że biskupi i papież posiadają tą samą władzę uświęcania, po drugie zaś, że nie posiadają tej samej władzy rządzenia i nauczania, jako że biskupi otrzymują władzę podrzędną, ograniczoną do pewnej części owczarni, podczas gdy papież otrzymuje władzę najwyższą i powszechną, władzę do karmienia owiec i baranków. Porównaj Ewangelia według świętego Jana, rozdział 21, 15-17. Innymi słowy, całej owczarni Chrystusowej. Pierwszy Sobór Watykański opisuje ten stan rzeczy w sposób bardzo wymowny. Poszczególni biskupi karmią powierzone sobie trzody i kierują nimi, podlegając równocześnie najwyższemu pasterzowi. Tak więc papież według tradycyjnej doktryny jest jedynym podmiotem najwyższej władzy jurysdykcyjnej w Kościele. Można co najwyżej mówić o dwóch sposobach wykonywania tej władzy. Samodzielnie bądź kolegialnie. Sposób kolegialny ma miejsce podczas obrad soborów i jest czymś wyjątkowym. Może mieć miejsce wyłącznie na polecenie papieża, o ile zdecyduje się on na to formalnym aktem swej władzy. Tak więc to papież jest tym, który powołuje do istnienia kolegium biskupów, aby uczynić je tymczasowym podmiotem wykonywania swej najwyższej władzy i dopuszczając je do współuczestnictwa. Papież jest jedynym dyspozytorem tej najwyższej władzy w Kościele.
Możemy mówić jedynie o dwóch sposobach jej sprawowania. Papież może powołać sobór po to, aby udzielić mu tej swojej władzy, aby sprawować tą swoją najwyższą władzę razem z kolegium biskupów. Tak to widzi tradycyjna doktryna. No a teraz znowu do tego, jak to widzi Sobór Watykański II. Nowinka drugiego Soboru Watykańskiego. Paragraf 21 Konstytucji Lumen Gentium stwierdza, że władza jurysdykcyjna otrzymywana jest przez wszystkich biskupów w ten sam sposób, to jest bezpośrednio od Chrystusa. Może to oznaczać jedynie samą najwyższą i powszechną władzę, to znaczy tę, której kolegium biskupów jest podmiotem. Zasadnym byłoby więc pytanie, czy w wyniku wyboru na stolicę Piotrową papież otrzymuje jakieś większe prerogatywy poza czysto honorowym pierwszeństwem. Widzimy, że zgodnie z tym nowym nauczaniem istnieje w Kościele de facto jeden podmiot najwyższej władzy, a mianowicie kolegium, którego papież jest jedynie oficjalnym rzecznikiem. Tak wydaje się być logiczny wniosek z tego, co Sobór Watykański II przedstawia. Tak naprawdę wydaje się, ze względu na to, że Sobór przedstawia te dwie władze jako praktycznie równorzędne, papież i kolegium w łączności z papieżem, kolegium biskupów, wydaje się więc, że tak naprawdę jest tylko jedna władza, kolegium, którego papież jest rzecznikiem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zostaje ta najwyższa władza udzielona wszystkim biskupom na mocy sakramentu święceń i później mogą ją sprawować właśnie wspólnie w kolegium, no to dlaczego nie przyjąć tego, że papież ma udział dokładnie w tej samej władzy całego kolegium, jest tylko jej reprezentantem, a nie osobnym jej podmiotem. Wniosek taki, pisze autor, wydaje się być oczywisty. Zostało to potwierdzone podczas samego Soboru, kiedy przyjął on będący owocem kompromisu paragraf 22 tej konstytucji, gdzie stwierdza się, że istnieje dwojaki podmiot prymatu. Z jednej strony papież, a z drugiej strony kolegium razem ze swoją głową. Ponadto Paweł VI dodał do rozdziału trzeciego konstytucji złożoną z czterech paragrafów nota previa, której zadaniem było wyjaśnienie tekstu. Czytelnik zapewne jednak zauważy, że drugi kolegialny podmiot jest podmiotem zwyczajnym oraz stałym i że wykonywanie przez niego władzy nie jest postrzegane jako coś wyjątkowego. A chociaż wciąż wymaga się zgody papieża, dotyczy ona jedynie działania kolegium, a nie samego jego istnienia. Ponadto kolegium, drugi podmiot najwyższej władzy, przedstawione jest jako działające z papieżem, a nie jako podporządkowane mu lub zależne wobec niego. I choć nota previa podkreśla, że papież posiada w Kościele pełnię władzy, w żaden sposób nie odrzuca koncepcji, zgodnie z którą podmiotem najwyższej władzy jest również kolegium. Przeciwnie, paragraf 4 nota previa stwierdza, iż również kolegium, nawet jeśli nie jest zawsze w pełnym akcie, istnieje zawsze, ontologicznie, jako podmiot najwyższej władzy, a więc jako inny podmiot, różny od samego papieża. Ważne, żebyśmy dostrzegali tą różnicę. Z jednej strony papież ma najwyższą władzę i sprawuje ją, może ją sprawować również z kolegium biskupów na Soborze Powszechnym. Z drugiej strony papież ma najwyższą władzę i kolegium w łączności z papieżem przez cały czas. Biskupi otrzymują władzę w Kościele na mocy samych święceń według tej nowej wizji i papież tylko wyznacza, gdzie dokładnie ta władza ma być sprawowana, a nie już, jak według tradycyjnej doktryny, papież udziela tej władzy, której on otrzymał pełnię, biskupowi, wyznaczając mu miejsce, nadając mu zadanie, nadając mu misję kanoniczną, w ten sposób przekazując mu również konkretną władzę potrzebną do spełnienia tego zadania. Dalej autor przedstawia ten tekst z nota previa jako taki tekst kompromisowy. Tekst, który ostatecznie miał zostawić otwartą kwestię, ile jest podmiotów najwyższej władzy. Przeskakuję tutaj fragment i cytuję dalej. Biorąc pod uwagę literalne brzmienie tego ustępu, możemy uznać go więc za tekst kompromisowy. Jak słusznie pisał Romano Amerio w swojej książce Iota Unum 20 lat po uchwaleniu wspomnianej konstytucji.
Nota previa odrzuca klasyczną interpretację kolegialności, wedle której podmiotem najwyższej władzy w Kościele jest sam papież, przy czym może się on tą władzą dzielić, o ile uzna to za stosowne, z ogółem biskupów zgromadzonych przez niego na soborze. Tak więc najwyższa władza nabiera charakteru kolegialnego dopiero po zakomunikowaniu tego faktu przez papieża, kiedy zechce. Jednocześnie przeciwstawia się ona nowatorskim zapędom tych, którzy uważali, że podmiotem najwyższej władzy w Kościele jest kolegium biskupów, połączone z papieżem, a nigdy bez papieża, będącego jego zwierzchnikiem. Ale w taki sposób, że kiedy papież sprawuje nawet samodzielnie najwyższą władzę, czyni to jako przewodniczący kolegium, a tym samym jako przedstawiciel tego kolegium, z którym ma obowiązek się konsultować, aby móc być wyrazicielem jego odczuć. Tutaj jakby skrajnie kolegialna teoria. Stoi zatem teoria, wedle której każda władza czerpie swe uprawnienia, czyli bierze swą legitymizację od społeczności. Teoria trudna do pogodzenia z boską konstytucją Kościoła. Odrzucając oba te stanowiska, nota previa stwierdza, że najwyższa władza znajduje się w rękach kolegium biskupów skupionych wokół ich zwierzchnika, jednak ów zwierzchnik może ją sprawować także niezależnie od kolegium. Natomiast kolegium nie może sprawować jej niezależnie od zwierzchnika. Jak więc widzimy, drugi Sobór Watykański był skłonny odejść od ścisłych związków z tradycją, próbując stworzyć sobie pewne nowatorskie formy i tryby działania. Formy kompromisowe wobec tradycyjnego nauczania i tych nowych tez, które się pojawiają. Odrzucenie nauczania pierwszego Soboru Watykańskiego. Refleksja ta jest ciekawa, pokazuje bowiem, iż w rezultacie owego kompromisu udało się jedynie zejść z drogi prowadzącej prosto do herezji, nie potwierdzając jednak jasnego, spójnego nauczania tradycyjnej doktryny. Trudno przecenić znaczenie wieloznaczności wspomnianego ustępu, jako że umożliwił on de facto kwestionowanie nauczania zwyczajnego magisterium o jedności podmiotu najwyższej i powszechnej władzy jurysdykcyjnej. Przyjęta podczas pierwszego Soboru Watykańskiego konstytucja Pastor Eternus stwierdza: tej jakże jasnej nauce Pisma Świętego zawsze w ten sposób przez Kościół tak rozumianej otwarcie się sprzeciwiają fałszywe opinie tych, którzy odrzucając formę rządów ustanowioną przez Chrystusa w Jego Kościele, przewrotnie zaprzeczają, że tylko sam Piotr przed pozostałymi apostołami, czy to przed każdym z osobna, czy to przed wszystkimi razem, został przez Chrystusa wyposażony w prawdziwy i właściwy prymat jurysdykcyjny, albo opinie tych, którzy twierdzą, że ten prymat nie był powierzony bezpośrednio świętemu Piotrowi, ale Kościołowi, a przez niego jemu jako słudze tegoż Kościoła. Tyle Sobór Watykański I. Dalej autor pisze: ta tradycyjna doktryna, którą pierwszy Sobór Watykański traktował jako bezsporną, była przedstawiona przez Sobór Watykański II jako przedmiot do dyskusji. Jak wskazywał sam Monsignor Parente, całkowicie uprawnione jest interpretowanie ustępu z paragrafu 22 Lumen Gentium w taki sposób, jak gdyby w Kościele istniały dwa podmioty najwyższej władzy. Ta myśl teologiczna zostaje przez tą dwuznaczność dopuszczona. Z tej perspektywy można powiedzieć, ujmując to najłagodniej, że nauczanie ostatniego soboru, dalekie od doprecyzowania katolickiej doktryny, zaciemniło ją i przyniosło w tej kwestii faktyczny regres. Od jednoznacznej nauki do dwuznacznej. Taki stan rzeczy jest absolutnie nieakceptowalny, ponieważ już pojawienie się wątpliwości co do doktryny zdefiniowanej przez magisterium w poważny sposób sprzyja herezji. Błąd, któremu nie udało się zwyciężyć podczas samego soboru, po jego zakończeniu skorzysta z tego, aby zaatakować ze zdwojoną siłą. Nawiasem mówiąc, to właśnie stało się w przypadku nowego kodeksu prawa kanonicznego. Nie cytuje on nota previa, przez co ma większą skłonność do popadania w błędy, których dokumenty soborowe nie wyraziły jednoznacznie. Jednakże, jak przyznawał sam Jan Paweł II, ów nowy kodeks przekładać ma soborową eklezjologię na język prawny. Tak więc to właśnie on nadaje interpretację rozdziałowi trzeciemu Konstytucji Lumen Gentium, wprowadzając kolegializm do codziennego życia Kościoła. Przypomnę, co nowy kodeks pisze, wykorzystując tą lukę w Lumen Gentium, interpretując, będąc, można powiedzieć, autentyczną interpretacją tej nowej teologii,
Autentyczną interpretację oczywiście nie w tym sensie, że autentycznie Kościół tutaj to interpretuje, tylko autentyczną w sensie oficjalną, wydaną przez rzymskich urzędników interpretację nowej posoborowej teologii. Cytuję jeszcze raz kanon 336 Nowego Prawa Kanonicznego. Kolegium biskupów, którego głową jest papież, a członkami biskupi na mocy sakramentalnej konsekracji oraz hierarchicznej wspólnoty z głową kolegium i członkami i w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie razem ze swoją głową, a nigdy bez niej, stanowi również podmiot najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem. A więc w jakimś stopniu jeszcze to kolegium jest zależne od głowy, ale już stanowi niezależny od głowy podmiot tej najwyższej władzy. To kolegium nie jest już tylko powołane przez papieża w jednym konkretnym momencie po to, żeby sprawować jego najwyższą władzę w Kościele w ten kolegialny sposób. To już jest osobna instytucja, osobny podmiot najwyższej władzy. Czy to jest w jakiś sposób niebezpieczne? Oczywiście, że tak. Pamiętajmy przede wszystkim, że gdy wcześniej mieliśmy sprecyzowaną naukę, sprecyzowaną teologię, jasną doktrynę, jedna najwyższa władza, to jest głowa Kościoła, on może ją sprawować na sposób kolegialny, natomiast to jest jeden podmiot najwyższej władzy. Gdy Sobór Watykański II zostawia tę kwestię otwartą, nie rozstrzyga jej, jak dokładnie jest, jak się dokładnie te dwie władze wobec siebie mają, zostawia otwartą tą ścieżkę takiej interpretacji, podjętą później przez nowy kodeks prawa kanonicznego, że są dwa podmioty tej najwyższej władzy w Kościele. Mamy tutaj krok teologicznie do czynienia z krokiem w tył, to znaczy coś, co zostało wcześniej już doprecyzowane, zostaje rozprecyzowane, tak? To znaczy zostaje się mniej precyzyjne. Jest to krok, który umożliwia później pójście w stronę zupełnej reorganizacji Kościoła. Czy Kościół ma prawo dokonać takiej reorganizacji? Otóż pamiętajmy o tym, że Kościół nie jest ludzką społecznością, do której my możemy napisać konstytucję. Kościół jest instytucją założoną przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez drugą osobę Trójcy Przenajświętszej. To On zakłada Kościół, a więc On wyznacza, jak ten Kościół ma funkcjonować. I Pan nasz Jezus Chrystus nigdzie nie sugeruje, że najwyższą władzę w Kościele ma sprawować kolegium apostolskie. Wręcz przeciwnie, dosyć wyraźnie sugeruje, że tą najwyższą władzę ma właśnie święty Piotr. Wybiera oczywiście wielu swoich uczniów, wybiera spośród nich apostołów i przekazuje im władzę jak najbardziej konsekracji. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak, ale gdy do świętego Piotra mówi: paś baranki moje, mówi trzykrotnie, najpierw paś owce moje, paś baranki moje, po jego trzykrotnym wyznaniu miłości. Mówi to do niego osobiście. Mówi również tylko do niego: ty jesteś skała i na tej skale, ty jesteś Piotr, Petros, i na tej skale Petra wybuduje mój Kościół. Na tej skale wybuduje mój Kościół, to jest jego Kościół, którego my nie mamy prawa wybudować inaczej. Nie mamy prawa przebudować. Na tej skale wybudowany jest ten Kościół na prymacie Piotrowym, na tej najwyższej władzy, która będzie musiała ten Kościół prowadzić, będzie musiała pilnować czystości doktrynalnej, będzie stanowiła również gwarant prawdziwej jedności Kościoła. Jedność władzy jest koniecznie potrzebna do tego, żeby zachować również prawdziwą jedność wiary. Musi być ostatnia instytucja, która służy do tego, żeby rozstrzygnąć, co faktycznie w objawieniu jest zawarte, a co nie jest. Natomiast jeśli przyjmiemy taką wizję wbrew temu, co jest w Piśmie Świętym, jeśli przyjmiemy taką wizję, że władze są dwie,
i kolegium również jest depozytorem, jest podmiotem najwyższej władzy i biskup otrzymuje tak naprawdę wszelką jurysdykcyjną władzę bezpośrednio od Pana Boga w momencie święceń, no to mamy do czynienia już z zupełnie innym kościołem, zupełnie inaczej ukształtowanym kościołem. Już nie mamy do czynienia z tym Królestwem Niebieskim, o którym Pan nasz Jezus Chrystus mówi, tylko mamy do czynienia z taką republiką, republiką, w której wszelka władza pochodzi od kolegium. Wprawdzie papież jeszcze jest depozytorem, tym podmiotem najwyższej władzy, no ale jeśli mamy też inny podmiot najwyższej władzy, to co w sytuacji, gdy dochodzi do jakiegoś konfliktu? Co w sytuacji, gdy kolegium chce czegoś innego, czego chce papież? Co w takiej sytuacji? Jak rozstrzygnąć? Kolegium sprawuje władzę w łączności z papieżem, tak, ale jest mowa o tym, że zawsze w jedności ze swoimi członkami, z pozostałymi biskupami. Co jeśli wszyscy biskupi razem coś powiedzą przeciwko nauce prezentowanej przez głowę Kościoła? Co wtedy? Który z tych podmiotów będzie ważniejszy? Te pytania według tradycyjnej eklezjologii są bardzo proste. Łatwo je rozstrzygnąć. Według nowej, patrząc z punktu widzenia nowej eklezjologii, już nie są one oczywiste, ale nie, to będzie tutaj najbardziej niebezpieczne. Najbardziej niebezpieczne jest tutaj rozprzężenie Kościoła. To jest to, co widzimy w drodze synodalnej. Tutaj odsyłam do innych artykułów w tym nowym numerze naszego czasopisma. Jest chociażby artykuł księdza Piotra Świerczka o drodze synodalnej. Właśnie droga synodalna jest konsekwencją tej kolegialności. Jeśli mamy taki stały, inny podmiot najwyższej władzy w Kościele, to zupełnie naturalne jest, że Kościół się będzie rozłaził, że ludzie będą sobie dyskutowali o tym, co zrobić tutaj. Właśnie kolegium biskupów będzie sobie dyskutowało, rozmawiało. Brak jednej spójnej władzy bardzo łatwo może doprowadzić do rozprężenia. O ile dużo większy kryzys, dużo większy skandal wywołałoby to, gdyby papież ogłosił teraz, że chce umożliwić przyjmowanie święceń kapłańskich kobietom. To wywołałoby skandal, byłoby to sprzeczne z poprzednimi nieomylnymi deklaracjami magisterium. Jeszcze za czasów Jana Pawła II zostało to jasno podkreślone. Wywołałoby to wielki skandal. No, ale jeśli mamy taką drogę synodalną i sobie tak dyskutujemy, jakiś kościół lokalny wychodzi z taką właśnie propozycją, co wtedy? To w tym kościele może wywołać jakiś skandal, pozostałe kościoły co wtedy zrobią? Nie wiadomo. Mamy pewien chaos, pewne rozprężenie i ono może doprowadzić do rozbicia Kościoła, do podzielenia go na takie małe wspólnoty, z których każda wierzy w co innego, które nie będą już jednym, świętym, powszechnym i apostolskim kościołem katolickim. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, odsyłam do mojego starszego materiału, co mówi Pismo Święte o hierarchii kościelnej. To dla tych, którzy w ogóle nie rozumieją, dlaczego, gdzie w objawieniu jest mowa o hierarchii kościelnej. Z drugiej strony, dla tych, którzy uważają, że jakie my mamy prawo, bractwo świętego Piusa X, krytykujące nieustannie papieża, jakie my mamy prawo mówić o tym, że ktoś kościół rozbija, odsyłam do materiałów, na przykład kryzys w Kościele, analiza. W tym temacie można polecić również materiał Kogo potępia Sobór Trydencki. To jest materiał, który traktuje właśnie o nieomylności papieskiej, o tym, na ile należy wykazywać błędy, które magisterium prezentuje, na ile można wykazywać te błędy, co nas uprawnia do wykazywania takich błędów. W opisie pod filmem są materiały, które te zagadnienia dokładniej wyjaśniają, a w tym materiale to już wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.